Twój film Świteś powstawał 7 lat. Ogólnie animacja jest takim rodzajem kina, które bardzo, właśnie bardzo wolno samo w sobie powstaje. I praca nad jednym pojedynczym ujęciem, które trwa kilka sekund na ekranie, może zająć nawet, w przypadku akurat mojego filmu, nawet kilka miesięcy. No jest to tak, że właściwie musimy wszystko wymyślić od początku. Nie mamy aktorów, nie mamy scenografii, nie mamy niczego i wszystko tworzymy w swojej wyobraźni, rysując to, potem tworząc w komputerze. Doprowadzało mnie do szału nieraz, że muszę czekać, muszę czekać, muszę czekać, bo to są takie elementy, że cały obraz składa się z cząstek i w tym całym procesie twórczym grupa ludzi odpowiadała, jeden odpowiadał za tą część, druga za tą. Także ten proces techniczny, technologiczny był dość skomplikowany. No ale sam efekt później powstawania tych części był czymś, co cieszyło serce. Jeden animator może spędzić od tygodnia do kilku tygodni tworząc ten ruch i właściwie codziennie tworzy kilka sekund, kilka klatek, ustawia pozy, zapisuje te pozy. Oczywiście film animowany jak najbardziej może powstać, można zrobić samemu. I ja też na pewnych etapach pracy pracowałem sam przy filmie, ale w przypadku filmu Świteś tam się dużo dzieje. Są sceny batalistyczne bardzo wielkie, jakieś żywiołów, które walczą ze sobą i to są rzeczy, których ja nigdy sam bym nie zrobił. Dużą część tej strony wizualnej stworzyły obrazy. Malarstwo było taką główną inspiracją wizualną dla tego filmu. I nawet tam są jakby takie świadome inspiracje z okresu XIX-wiecznego malarstwa realistycznego, polskiego, bardziej wschodnioeuropejskiego i malarstwa średniowiecznego, estetyki ikony. Są dwa światy w filmie, one mają swoje dwa rodzaje inspiracji. Praca nad pojedynczym obrazem, jeszcze też tak pracochłonna, że musiałem jednak znaleźć właściwie plastyków, malarzy, którzy pomogli wykonać tę pracę. I prace nad samymi obrazami trwały tak, myślę, że z 2,5 roku. Miałem taki też duży komfort, że trochę tak jak na planie z ekipą, na planie filmu fabularnego, że reżyser gdzieś tam inspiruje różne osoby i jakby wszystko się składa do kupy. To ja miałem ten komfort, że miałem wiele zdolnych osób, skromnych zdolnych osób się przewinęło przez ten film, które bardzo dużo wnosiły od siebie. Ja bardzo chciałem zrobić coś, co łączy muzykę z obrazem i nawet czasami dla mnie ten film jest bardziej w takim pomyśle, koncepcie, jest nawet nie filmem, a takim trochę koncertem, może takim nawet baletem. Kiedy poznałam w ogóle Kamila, to się okazało, że nasze jakieś tak upodobania artystyczne i od strony sztuki tak dosyć są wspólne, tak łatwo nam było rozmawiać o Szymanowskim, o Czajkowskim, o jakimś Skrabinie, o tych wszystkich prawosławnych takich klimatach i tak to się zaczęło. To jest film, który jest oparty tak naprawdę na tekście, prawda, na utworze literackim, a chyba nie pojawia się w nim ani jedno słowo. Wiedziałem na pewno, że nie chcę tam słowa, bo słowo samo w sobie, ono ma wszystko, ten tekst. On nie potrzebuje jakby czegoś dodatkowego, obrazu czy muzyki. On sam w sobie jest skończoną całością. I ja chciałem stworzyć taką filmową jakość, nie idąc na łatwiznę i nie robiąc ilustracji tekstu, tylko stworzenia, opowiedzenia tych emocji zawartych w tym tekście za pomocą tylko obrazu i dźwięku. Mamy tutaj i malarstwo, i ikonografię, i mamy 3D, jest masę różnej animacji, a poza tym jest to film, który jest oparty na dziele Mickiewicza, czyli naszego wieszcza. I ja myślę, że tutaj grono odbiorców może być ogromne. Podkreślał znaczenie muzyki, a ona się zaczęła powstawać jeszcze przed w ogóle samym filmem, prawda? Właściwie ja taką ostateczną decyzję, że chciałbym spróbować zrobić ten film, podjąłem wtedy, kiedy poznałem kompozytorkę muzyki, Irinę Bogdanowicz. I to było rzeczywiście 7 lat temu.
Kamil na samym początku, to było ciekawe, przynosił do mnie takie rozkładanki, na przykład na kartkach, na których naklejał obrazy, które go inspirują. W tym części, na przykład część wstępna, tam 1,5 minuty, tutaj obrazy takich malarzy, malarstwo polskie, rosyjskie, światowe, takie pejzaże, takiego typu, żebym ja czuła tą stylistykę. Potem na przykład było napisane u niego crescendo, że tutaj jakiś dramat, dramat 20 sekund, załóżmy, i zupełnie inne obrazy. I z jednej strony była łatwość, ponieważ kiedy widzisz sztukę, rozumiesz, o co mu chodzi mniej więcej, jakie to ustaliliśmy na początku, że nie będzie to muzyka na tyle współczesna, nasycona dysonansami, w związku z czym z jednej strony było łatwiej po jego, o tych obrazach, a z drugiej strony trudniej, bo widziałam, że jak to zrobić, żeby, nie wiem, zalewanie wodą, ten potem, co to trwało minutę 15, załóżmy. Po przeczytaniu tekstu mi się on bardzo spodobał, ale ja od razu pomyślałem, że to jest zbyt trudne, to będzie coś wielkiego i musiała być jakaś przepiękna muzyka w tym, a jakby nie widziałem takiej, nie czułem, nie znałem takiej osoby, nie znałem takiej możliwości. I jakiś taki szczęśliwy przypadek sprawił, że zupełnie przypadkiem poznałem Irinę. Ja w tamtym czasie prowadziłam taki chór amatorski. I pamiętam, że jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad tym filmem Kamil przychodził na te próby. Te pieśni z liturgii prawosławnej, które my wtedy śpiewaliśmy, tak posłuchał, się napawał się. Irina zaprosiła mnie na próbę chóru, bo na co dzień pracuję z chórem. Zaprosiła mnie na Wielkanoc w cerkwi prawosławnej, gdzie śpiewali całą noc. I to zrobiło na mnie duże wrażenie i jakby też jakby w pewien sposób pomogło mi podjąć decyzję o tym, że chcę zrobić ten film i chcę skorzystać z tej niesamowitej okazji, że ktoś chce stworzyć muzykę że ona chciała stworzyć muzykę do tego filmu. Kiedy ja pracowałem nad tym filmem, to miałem wrażenie, że jakby kontroluję gdzieś tam wszystko i jakby panuję nad tą całością, a teraz jak zaczynam oglądać ten film w sali w kinowej, to się jakiś taki dystans buduje i się czuję trochę zagubiony. Dla nas jest to chyba najważniejsze, żeby ludzie mieli tak zwaną ucztę, a w tym wypadku jest to naprawdę uczta, która w moim mniemaniu jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że jest to tak pięknie reżysersko poprowadzone, że tutaj wszystko jest po prostu zrozumiały film i to właśnie w warstwie emocjonalnej. To jest, myślę, że największa siła tego filmu. Często się ludziom krótki film animowany kojarzy z taką historyjką, z puentą, że teraz coś obejrzymy, co nas rozerwie, teraz coś obejrzymy, że będzie coś śmiesznego. A ten film nie ma w ogóle jakby takiej, on nie jest zbudowany na puencie, on jest zbudowany na pewnym nastroju i przeżywaniu wydarzeń. I ja sobie zawsze myślałem, że będę szczęśliwy, jeśli widzowie przeżyją ten film. Przeżyją go po prostu, że na te 20 minut w kinie będą totalnie połączeni emocjonalnie z tym obrazem. I to zawsze moje było takie najbardziej, na takim najbardziej abstrakcyjnym poziomie, takie marzenie. Jest to taka perełka. Perełka, którą trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. A gdzie będzie można go zobaczyć? Na festiwalach na przykład, to pewnie w pierwszej kolejności. W naszych planach jest pokazywanie tego filmu na takich pokazach z orkiestrą, z chórem. Festiwale na pewno, już się cieszymy, bo jest cała masa zaproszeń. Druga droga to są właśnie pokazy, o których Staszek wspomniał. Czyli to będą pokazy filmu z orkiestrą na żywo i z chórem na żywo. I taka seria się odbędzie, myślę, w dużych miastach. I chcemy też dotrzeć do młodzieży poprzez szkołę.